Przyszłości, które decyduje o teraźniejszości i przyszłości. W konkluzji do podstaw tego, czym jest eurocentryzm, zupełnie bezpodstawny, spraw kosmosu i uderzenia dużej komety Machwicka między Nową Zelandią i Australią, która spowodowała tsunami w wysokości od 60 do blisko 20 metrów, czego dowodem są wrzątki chińskie na wszystkich kontynentach świata. Między innymi jedna z nich na wysokości 220 metrów znajduje się przykryta piachem oceanicznym. Pan Gavin Menzies, autor tej książki i wcześniejszej, rok 1421, w którym Chińczycy opłynęli cały świat do okolicy Ameryki. Jest autorem też drugiej części, właściwie kontynuacji w pewnym sensie, ale w nowym zupełnie ujęciu. Rok 1434, w którym wspaniała flota chińska pożeglowała do wód i zapoczątkowała renesans. Proszę Państwa, to był wypadek bez precedensu, właściwie pierwszy w dziejach ludzkości, kiedy nastąpił fenomenalny, gigantyczny transfer wiedzy skondensowanej z przestrzeni z 2000 lat, zawierającej 7000 cytowanych traktatów, na którym pracowało prawie 3000 najwyższej klasy naukowców chińskich, po interwencji cesarza, który w pierwszej grupie studiów, bodajże 43, powiedział, że jest zbyt słabo opracowany ten materiał i powołał nowych. Zostało to przetłumaczone na wszystkie języki ówczesnego świata, na tym pracowało 2000 tłumaczy. Ta encyklopedia Yongle Dadian, to nazwiska cesarza Yongle, dynastia Ming, liczyła 11095 woluminów o wymiarach 40 na 25 cm. To jest 550 metrów długości i 2 metry wysokości w szeregu. Na statku flagowym admirała Zengke wynosiła 147 metrów, a szerokość 54. Zajmowała 1/3 pokładu. Największe dżonki chińskie, wtedy to był standard, miały 160 metrów długości i 60 metrów szerokości, więc jak Państwo pamiętają, Santa Maria Columba, no to jest taki pitek. Oczywiście Kolumb korzystał z tego, co Chińczycy mieli opracowane, a w 1421 roku Sylwester IV dostaje od dwóch ambasadorów Chin, bo zawsze występowali we dwóch, jeden mówił, drugi słuchał, potem była zmiana. Otrzymał globus ze wszystkimi kontynentami, zawartością ich wnętrza i bardzo precyzyjną brzegową. Podobny fakt nastąpił w roku 1434, kiedy admirał Zenghe, dowodzący flotą prawie 400 dżonek, o których Państwu powiedziałem, jakie miały wymiary, przypłynął do Włoch, do Florencji, do Wenecji, potem do Florencji, przez kanał, który łączył Morze Czerwone z Nilem i przyniósł coś, co jest absolutnym fenomenem do czasu powstania internetu, do którego Państwo mają dostęp w każdej chwili. Dlatego pozwoliłem sobie podać na kartce tytuły tych dwóch lektur obowiązkowych i portale internetowe i najważniejsze fakty, czym była encyklopedia Yongle Dadian. Dzięki temu wystartował renesans po 1000 lat zapaści po demontażu cesarstwa rzymskiego, które nie było przypadkiem, tylko było działaniem celowym, wynikającym z różnego rodzaju ideologizmów, które mają wspólny punkt wyjścia i parę głównych komarów, których skutki doświadczamy dzisiaj w postaci zdewastowania planety i zagrożenia życia na skalę dotychczas niespotykaną. Otóż trzeba podkreślić, że na samym wstępie pan Gavin Menzies, a zaraz powiem, kto to był, pisze o tym, co ogromnie zaskoczyło podczas pisania książki. 1421 rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opłynęli świat, był brak dociekliwości poznawczej, cecha wielu zawodowych historyków. I tutaj potem podkreśla, że nazywanie cieśniny Magellana jest nieuzasadnione i jest to określenie bez sensu, ponieważ było to znacznie wcześniej opisane i odkryte przez Chińczyków, a cała Europa kopiowała to, co Chińczycy dali w darze. Jaka była idea tego faktu?
Otóż dynastia Ming, która jest równoległa, prawie że identycznie w latach z dynastią japońską, miała trudną sytuację wewnętrzną, ponieważ był to moment, w którym następowała stabilizacja wewnętrzna po najeździe mongolskim. Mongołowie Dżingisana weszli w chiński mur. No i z założycielem Pekinu jest Kubilai Khan, dynastia Yunnan, wnuk Dżingisana, który wcześniej przygotował flotę jeszcze większą niż miał admirał Zenghe, bo to było 2764 dżonki w sumie. I chciał zająć Japonię, no ale niestety też natura pokrzyżowała te plany i flota została zniszczona przez huragan, który ją zniósł z powierzchni morza. Cesarz myślał bardzo pragmatycznie. Otóż my mamy wiedzę i wiemy, że barbarzyńcy, czyli wszyscy, którzy się znajdują poza Niemieckim, też mają wiedzę. Możemy zatem podzielić się tą wiedzą, licząc na to, że oni się bardziej uczłowieczą, a my też dostaniemy informacje na temat tego, o czym nie mamy pojęcia, a oni nie mają. Mieli świadomość, że istota człowieka jest wszędzie podobna. To oczywiście wynika z tego pożądania mądrości, którego przedstawicielem właśnie protostplastą jest Lao Tse. Polecam też taką książkę. Przepraszam. Nie mogę teraz zarządzać. To będzie przeszkadzać. Nie, ja zrobiłem bez tego. Tao Mocy, pana Ringa, Anglika, która nawet na Chińczykach robi ogromne wrażenie, ponieważ ma nie tylko tekst oryginalny chiński i przetłumaczenie na język angielsko-polski, ale też w komentarzu, plus jeszcze parę innych bardzo ciekawych inskrypcji i dzieł malarskich z tamtego okresu, które przedstawiają no, bardzo specyficzny sposób widzenia świata, który dla Chińczyków był oczywisty od samego początku, że jesteśmy uporządkowanym uniwersum, a człowiek stanowi jego integralną część i właściwie lustrzane odbicie. Cesarz, podejmując tą decyzję, pisze tak, że wysyła swojego admirała Zenghe, notabene Mongoła i Eunucha i muzułmanina. Chiny były bardzo tolerancyjne, natomiast nigdy w Chinach nie zaistniała państwowa, próba upaństwowienia Konfucjusza, także spojrzała na nic. To jest absolutny fenomen, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast ta tolerancja wynikała z świadomości tego, że różne systemy religijne, różne wymysły człowieka no, w jakimś sensie pozytywnym zmierzają do jego uczłowieczenia. Ale zawsze to było pod kontrolą i w momencie, kiedy zaczynało przybierać zjawiska takie, jak miało to miejsce w Europie, czyja religia tego władza, to było radykalnie eradykowane. To bodajże 857-250 tysięcy różnych przedstawicieli, różnych religii zostało w Chinach wycięte w pień i Chiny zamknęły się na 4 wieki. Cesarz pisze tak. To jest edykt wydany w roku 1430, 26 czerwca przez cesarza Zuzan Ci Cuande z wielkiej dynastii Ming. Tak. Wszystko rozwija się i rozkwita doskonale, lecz obce kraje położone w odległych stronach za morzem o niczym nie słyszały i nie wiedzą. Z tego powodu specjalnie wysłaliśmy z wieściami wielkich dowódców Zenghe, Wang Ying, Honga i innych, by popłynęli i pouczyli je o należnym szacunku i uległości. Skutkiem różnych wewnętrznych tarć eunuchowie, głównie pochodzenia mongolskiego,
dostali w wyniku różnych prac wewnętrznych prawo obsługiwania floty statków skarbowych. Pływały po całym ówczesnym świecie i zbierały trybut dla cesarza. Ale nigdy nie było to związane z tym, co robiła Europa, czyli mordowała, nawracała i grabiła, gdzie tylko ucepki posiadały. No więc troszeczkę się różnimy w różnych przestrzeniach zasadniczych. Więc radzę się nad tym zastanowić, ponieważ czas mamy, że tak powiem, dosyć niezwykły, a konsekwencje tego stanu rzeczy, który ma niecałe 6 tysięcy lat, są bardzo opłakane w skutkach dla całej planety. Ta encyklopedia zawierała wiedzę ze wszystkich działów, włącznie z medycyną. W 1960 roku naszej ery Chińczycy mieli dokładnie opracowany system szczepień. W 1247 roku jest wydana pierwsza pozycja medyczna z zakresu medycyny sądowej i tak dalej, i tak dalej. Niestety cesarze Chin nie dożywali 120 lat gwarantowanych, pomimo tego, że mieli fenomenalny serwis. Cesarz płacił, jak był zdrowy, jak był chory, no to nie płacił, jak był miłosierny. Z reguły ucinał głowę lekarzowi, a bardzo często wyżywał całą rodzinę, żeby nie udać im się, nie powiła w następnych pokoleniach. Bardzo skuteczny i pożyteczny system, nastawiony na utrzymanie zdrowia, a nie leczenie chorób. Chińczycy rozpoczynają leczenie chorób w naszym rozumieniu 3 lata przed wystąpieniem choroby w naszym rozumieniu. My 3 dni przed śmiercią albo 3 dni po śmierci, czyli leczymy trupy. No takie są fakty. Jeżeli Państwo wiedzą, że mamy dzisiaj epidemię nowotworów, a nawet można powiedzieć pomór nowotworowy, od 2010 roku nowotwory są na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów cywilizacji tak zwanej euroatlantyckiej, co jest w różnych, że tak powiem, mediach bagatelizowane, przemilczane czy wręcz fałszowane, bo przyzwyczaili się wszyscy, że umierają na serce, a to nieprawda. Nowotwory są na pierwszym miejscu, a dynamika zmian zwyrodnieniowych mózgu ma wielokrotnie większą szybkość narastania, także za chwilę Państwo będą siedzieć w otoczeniu i spotykać na ulicy same Alzheimery, mówiąc kolokwialnie. No taką mamy perspektywę. Z czego to wynika? No niestety z okresu stuletniego oddziaływania zasady, że trzeba tanio kupić, zdrowo sprzedać i dolary, no i petrodolary, czyli ropa naftowa, zupełnie zbędny zakręt historii ludzkości, bo uniwersalnym paliwem we wszechświecie jest wodór, mogliśmy z tego już dawno korzystać. No ale wolny rynek i monopol decyduje o tym, że jest jak jest. Efekt tego jest taki, że między Azją a Ameryką Północną mamy ocean śmieci o powierzchni 15 milionów kilometrów kwadratowych z okiem, które ma prawie 2 miliony kilometrów, dokładnie 1,760 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli tyle, ile miało powierzchni cesarstwo Imperium Jagiellońskie, czyli terytorialnie było większe od Imperium Rzymskiego. Też rozwalone od środka w sposób, że tak powiem, planowy, celowy i bezwzględny. Do dzisiaj ponosimy konsekwencje tego wszystkiego. Oczywiście także z racji głupoty wewnętrznej, różnych uwarunkowań wynikających ze słabości naszych władców, którzy nie dorośli do pewnych decyzji, które mogły zupełnie inaczej pokierować dziejami, przynajmniej w tej części Eurazji, jak to się dzisiaj teraz modnie mówi. To jest mniej więcej, proszę Państwa, istota rzeczy, o której chciałem Państwu powiedzieć. Na zakończenie można podkreślić jedną rzecz, że Leonardo da Vinci dopiero po 60 latach kopiował to, co przypłynęło z Chin. Podobnie jak Kopernik, niepotrzebnie Niemcy usiłują, że tak miałem go sobie przywłaszczyć, bo Mikołaj z Kuzy nad Mozelą się urodził w 1401 roku, potem studiował w Heidelbergu i w Padwie i na podstawie tej wiedzy, która była transferowana, był szybszy od Kopernika i bardziej dociekliwy i nie miał, że tak powiem, zahamowań i obaw, które potem, że tak powiem, Kopernik przedstawił papieżowi
blokując sam sobie publikację De Orbionibus Orbium Celestium, czyli o obrotach sfer niebieskich. No takie mamy, proszę Państwa, fakty. No a jak wiemy, jeśli są fakty, to tym gorzej dla faktów. No więc macie Państwo wybór. To tyle. A ponieważ wrócił Pan Prezes. Dziękuję.